No dobra, sprawdźmy, czy to będzie boleć. Au, au! Dobra, nie odlatuj, nie od... Nie! No wtedy to są w ogóle przerażające, nie? To takie chromoszcze mają... Au! Fakty są takie, że żeby nagrać film o pasikoniku, potrzebuje pasikonika. Tak więc, kierowany chęcią nagrania dla was filmu i pomimo przeciwności losu, udałem się w okolice Lasu Pilczyckiego, żeby znaleźć zielonego stwora. Dobra, dojechaliśmy. Jeszcze jakieś 150 metrów i powinniśmy być na miejscu. Swoją drogą ładnie tu jest. Taka dróżka. Mam nadzieję, że pasikonika uda się w miarę szybko znaleźć, bo jego specyfika jest taka, że pomimo tego, że on jest duży, to niestety ma predyspozycje maskujące. Jeżeli jest zielony, to jest to ciężka sprawa czasami. I w tym miejscu muszę zostawić was tylko i wyłącznie ze swoim głosem, ponieważ mikrofon postanowił się na mnie wypiąć i przestał nagrywać dźwięk. Także drogi mikrofonie, oficjalnie. W każdym razie widzicie tutaj takie białe kwiatuszki, na których często siedzą pasikoniki. Tym razem nic tam nie było. Potem poszedłem na pole pokrzyw i w polu pokrzyw zauważyłem dużo pajęczyn. O właśnie takich, i wy bardzo często wysyłacie mi zapytania, co to są za pajęczyny. A ten taki... O, teraz widać ruszający się tam pajączek, to jest lokator tych pajęczyn i ich właściciel. Słuchajcie, to wszystko są pająki z rodziny lejkowcowatych, czyli najprawdopodobniej rodzaj Agelena. Tutaj podszedłem sobie jeszcze do innej kępki pokrzyw, na których było jeszcze więcej pajęczyn, ale niestety żadnego pasikonika. Daleki jestem od bycia sceptykiem, ale przeszedłem już całkiem duży kawałek. I cholera, ani jednego. Jakby się zapadły pod ziemię. Za to przed oko obiektywu napatoczyła się bardzo znienawidzona biedronka. Kto wie, co to jest? Tak jest, to jest Harmonia xeridis, czyli Azjatka. Jest, 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 jest. Słuchajcie, wypłoszyłem go. Nie wiem, czy wy go widzicie, ale teraz jest dosłownie centrum kadru. Dobra, tylko żeby teraz on nie spierdzielił, bo one są szybkie strasznie. Czekajcie. Widzicie go? Ale przepiękna zielona samica. Czyli jednak miałem rację, występują tu. Podejrzewam, że ona ucieknie, ale zobaczy. Widzicie ją? Ale kawał stwora. Nie ucieka. To nowość. Okej, dobra, nie jest źle. Jak nie ucieka, to super. Tego się nie spodziewałem, że ona będzie aż tak przyjazna, cholera jasna. Okej, mam ją w takiej, powiedzmy, w miarę kontrolowanej pozycji. Słuchajcie, zabieramy ją z tego miejsca. Po nagraniu filmu oczywiście zostanie zwrócona naturze. Świetna. No i to jest oczywiście samica, nie? No bo ma to, czyli pokładełko, ten taki sztylecik. A swoją drogą, czekajcie, jak ja ją zostawiłem tutaj, widzicie? Jest. A tutaj... Coś jest, ale jakiś kokon czegoś, pająka najprawdopodobniej. I trochę kusi mnie, żeby go otworzyć i zobaczyć, co tam siedzi. Ej, co to jest w ogóle za miejsce? Obczajcie, tutaj siedzi ten pasikonik, tutaj jest ten kokon, a zaraz za kokonem, widzicie w centrum kadru, kolejny prosto skrzydły. I to jest samica, z tego co widzę, bo też ma pokładełko, to jest inny gatunek, też z rodziny pasikonikowatych, ale to jest jeszcze nic, bo tutaj siedzi samiec. Chyba samiec, tak mi się wydaje. Ale no, wszystko praktycznie na metrze kwadratowym. Gdzie jest ta samica? O, tu jest, teraz do góry nogami. Rozczarowanie, żal i rozpacz, kokon był, w sumie oprzęt był pusty. No dobra, nie ma co przedłużać, zgarniamy tę piękną bestyjkę i spadamy stąd. Teraz tak, na pasikoniki trzeba troszkę uważać, bo one lubią sobie capnąć skórę, jak się je źle złapie. Więc robimy to tak, wiecie, z wyczuciem. Okej, mam, dobra. No i tym sposobem jej się krzywda nie dzieje, mi się krzywda nie dzieje. Dobra, nie odlatuj, nie od... Nie! Tam jest okno i on bardzo lubi sobie polatać. Czekajcie, ja wam go pokażę tak z bliska. O, taki jest. Na realizację tego filmu czekałem naprawdę, naprawdę długo. I bynajmniej nie przez to, że te pasikoniki są rzadkie czy coś, no po prostu tak się złożyło. Mam nadzieję, że ten film będzie pomocny szczególnie dla osób, które się takich pasikoników boją. A skądinąd wiem, że takich osób jest całkiem sporo. No bo słuchajcie, nie oszukujmy się, jak takie bydle, które jest wielkości małego palca, wleci nam przez okno, jeszcze szczególnie w ciepły, słoneczny dzień, mamy okna pootwierane, takie coś wlatuje, no to jest panika, tak? Ale czy faktycznie jest się czego bać? Zacznijmy może od takich bardzo podstawowych, bazowych informacji. Pasikoniki są owadami. Owadami prostoskrzydłymi, normalnie występującymi w Polsce. Co to znaczy, że są prostoskrzydłe? No po prostu taka jest nazwa rzędu owadów, do którego należą. I faktycznie mają proste skrzydła, tak? Czyli wszystko się zgadza. Pasikoniki w Polsce występują w gatunkach
trzech albo czterech. Zależy, czy uznamy jednego, który jest w sumie bardzo rzadki i niedawno się pojawił. Ja zawsze byłem uczony, że występują u nas trzy gatunki pasikoników, czyli rodzaj Tettigonia. To jest właśnie Tettigonia, to jest pasikonik zielony, najbardziej popularny pasikonik, jaki może być. Najbardziej znany, najbardziej, no, lubiany to tak, wiecie, pół na pół. Jest on też chyba najbardziej pospolitym gatunkiem pasikonika w Polsce. Ważną sprawą tutaj jest nomenklatura. Z pasikonikami nie będziemy nazywać wszystkich zielonych, dużych, skaczących stworów na łące. Pasikonikami będziemy w zasadzie nazywać tylko rodzaj Tettigonia, czyli właśnie te trzy czy tam cztery gatunki. Jakbym wam pokazał takie zdjęcie, no to ktoś powie, zielony, skaczący, w sumie podobny do tego, no pasikonik jak byk. No nie do końca. Otóż owszem, to jest owad należący do rodziny pasikonikowatych, ale nazywa się łatczyn brodawnik, więc jest to łatczyn, nie pasikonik, mimo że należy do rodziny pasikonikowatych. Ja wiem, to się może wydawać troszeczkę zagmatwane i takie niejasne i w zasadzie jest to czepialstwo z mojej strony, no bo jak coś należy do rodziny pasikonikowatych, no to dobra, powiedzmy, że jest to pasikonik. Generalnie tak, mocno potocznie tak, ale jednak prawda jest taka, że skoro mamy nazwy wymyślone, takie jak właśnie łatczyn brodawnik, taki jak, nie wiem, siodlarka stepowa i tak dalej, no to stosujmy takie nazewnictwo, jakie jest. Więc tak, to jest pasikonik, a to nie jest pasikonik. Ktoś natomiast się zapyta, no dobrze, ale czy to jest konik polny? I tutaj z całą pewnością mogę odpowiedzieć, że nie. Koniki polne i pasikoniki to są dwa inne podrzędy owadów. One się różnią. Różnią się kilkoma cechami. O, będzie skok? Nie, nie, jednak nie. Słuchajcie, różnią się kilkoma cechami. Jedną z tych cech jest długość czułków, ponieważ tak jak powiedziałem, one należą do dwóch podrzędów i to jest fajne, bo jest bardzo prosta klasyfikacja. Koniki polne należą do prostoskrzydłych krótkoczułkowych. Dlaczego? Bo mają krótkie czułki. Pasikoniki, świerszcze, turkuś podjadek chociażby też, należą do prostoskrzydłych długoczułkowych. Dlaczego? Bo mają długie czułki. Faktycznie czułki tego pasikonika, w sumie samicy, są bardzo, bardzo, bardzo długie. No i po tej cesze można odróżnić prostoskrzydłe krótkoczułkowe, czyli właśnie na przykład koniki polne, szarańcza też należy do prostoskrzydłych krótkoczułkowych od długoczułkowych, czyli pasikoników, świerszczy, turkuciów, podjadków, łatczynów i tak dalej, i tak dalej. O, ona sobie czyści stopę teraz. Bardzo ciekawe. Odpowiedzmy sobie na bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Czy taki pasikonik jest w jakikolwiek sposób niebezpieczny dla człowieka? To znaczy, czy ta panika wywoływana często, gęsto pojawieniem się ich wokół nas jest uzasadniona? Może nie jest uzasadniona? No to tak. Według mnie, moim skromnym, subiektywnym zdaniem nie jest uzasadniona. Dlaczego? Ponieważ taki pasikonik nie jest w stanie człowiekowi zrobić praktycznie żadnej krzywdy. Ale one, ze względu na to, że są drapieżnikami, w większości są drapieżnikami, na przykład taki pasikonik, jego dieta składa się w większości z owadów i on bardzo, bardzo sprawnie poluje. Uzupełnia też tę dietę takimi miękkimi częściami roślin, ale jednak w zatrważającej większości poluje po prostu na inne, mniejsze owady, to on te owady musi jakoś łapać i musi je jakoś zabijać. W jego przypadku takie łapanie i zabijanie jest umożliwione przy pomocy po pierwsze odnóży, które są naszpikowane kolcami, a po drugie za pomocą bardzo silnych żuwaczek. I te silne żuwaczki niestety mogą spowodować też, że nas to dotknie i po prostu taki pasikonik nas ugryzie. Tak, pasikonik może ugryźć, rzadko się to zdarza, no tutaj jak widzicie, ja go trzymam, on nie uważa mnie za pożywienie. Jakbym nie uważał za pożywienie, to już bym nie gryzł. Natomiast tutaj absolutnie nic się nie dzieje, więc to nie jest tak, że to są jakieś potwory, które tylko polują na ludzi. Absolutnie nie. Ale jeżeli ja bym teraz tego pasikonika złapał i przycisnął do skóry, to by bolało. Według Wikipedii jest w stanie przeciąć ludzką skórę. Jeszcze mi się nie zdarzyło, nie wiem, może ja mam grubą skórę. Podejrzewam, że jak jest taka skóra na przykład pomiędzy palcami, która jest troszkę cieńsza, no to faktycznie taki pasikonik mógłby się przez nią przegryźć, bo ścisk ma. I tutaj też dam wam przykład. Oczywiście nie mogłem sobie odmówić, skoro już mam taką piękną samicę tutaj. Nie mogłem sobie odmówić tej średniej przyjemności i tak zwanego testu ugryzienia, czyli ile on ma siły. Zresztą zobaczcie sami. No dobra, sprawdźmy, czy to będzie boleć. Auć. Auć, to bolało. Au. Ale nie przebije mi skóry, no bez szans, tylko tak szczypie dość mocno. O, to też bolało. Także jak sami widzicie, tak, może ugryźć, to będzie boleć, szczególnie jeżeli ktoś ma małą odporność na ból, będzie boleć, ale w zasadzie nic nam się nie stanie. Ten pasikonik nie jest jadowity, nie jest trujący, nie jest w jakikolwiek sposób w stanie, nie wiem, wstrzyknąć tam cokolwiek do ciała, więc tutaj pełen chill tak naprawdę. Czasami zdarza się, że one wydzielają z otworu gębowego taką brązową maść, trochę przypominającą sos sojowy i to jest taka ich trochę maść obronna, więc jakby takie coś się stało, to też spokojnie nic się nie dzieje, nie? To po prostu to nie jest żaden jad czy żadna trucizna. No i teraz kolejna sprawa, bo dostałem bardzo dużo zapytań o
to, co wystaje tej samicy z tyłka, czyli ten sztylet, ten bardzo groźnie wyglądający, który przypomina żądło i w ogóle też niektórzy się mnie pytali, co to jest za żądło. Otóż odpowiadam, to bynajmniej nie jest żądło. Ten okaz nie jest w stanie mnie w żaden sposób użądlić, nie będzie chciał mnie ukłuć. To jest taki organ, który się nazywa pokładełko i który służy pasikonikom, między innymi pasikonikom, ale też wielu, wielu innym owadom, do składania jaj. Tym samym, co jest dość oczywiste, takie pokładełko będą posiadały tylko samice i u niektórych gatunków to pokładełko jest bardzo, bardzo długie. No, u tego jest spore, tak? Ono osiąga prawie długość ciała. Bardzo różne kształty to pokładełko potrafi przyjmować, no i wygląda faktycznie trochę strasznie, ale spokojnie, ono służy do składania jaj w ziemi, także one to wbijają w ziemię, a nie w ludzkie ciało. Co do ubarwienia, bo tutaj też wiem, że niektórzy mogą się spotkać z takimi pasikonikami zielonymi, które są brązowe albo które są żółte. I to jest też taka ciekawostka, że te pasikoniki są żółte albo brązowe tylko w ostatnim stadium rozwoju, czyli jak są dorosłe. Ze względu na to, że pasikoniki przechodzą tak zwane przeobrażenie niezupełne, tak jak pająki na przykład, czyli jest mały pająk i potem on linieje, linieje, linieje i w końcu jest duży pająk, tak? To u pasikoników jest dokładnie to samo. One wiosną wykluwają się jako takie maleńkie nimfy, co są takie trochę miniaturki po prostu dużych pasikoników i one w przeciągu swego życia mają tam N wylinek, no i po tych N wylinkach w końcu następuje ostatnia wylinka, z której wyłania się taki oto skrzydlaty stwór. Co ciekawe, te nimfy, czyli wszystkie stadia przed dorosłym, nie mają skrzydeł. Skrzydełka pojawiają się dopiero po ostatniej wylince, czyli już u po prostu imago, tak? U owada doskonałego. No i jeszcze jedna sprawa. Takie owady potrafią latać. Dobra, nie odlatuj, nie od... Nie! Tak, one mają dwie pary skrzydeł, przy czym pierwsza para jest widoczna w czasie spoczynku, czyli tak jak teraz, a druga para jest dużo szersza i one w ogóle są dość spore, jak rozwiną te skrzydła, tam chyba 9 cm potrafią mieć, także to jest dość spory owad mimo wszystko. No wtedy to są w ogóle przerażające, nie? To takie chromoszcze majowe. Auć! Au, au! No coś ty! Użarła mnie normalnie, a to menda. I to ją zabolało. Dobra, pora ją odstawić, bo tu zaczyna mnie po prostu gryźć bezczelnie. No, także to jest empiryczny dowód na to, że tak, pasikoniki potrafią nas ugryźć, ale to nie niesie ze sobą żadnych medycznych konsekwencji i tak potrafią latać. Może nie tak dobrze jak jaskółki, nie tak dobrze jak ważki czy motyle, ale no... Tak, są w stanie i szczególnie, że one potrafią skakać bardzo dobrze. No w końcu wiadomo, że pasikoniki potrafią skakać i tymi skokami one tylko sobie pomagają w trakcie lotu, tak? To jest jakby pierwsza faza ich lotu. One skaczą, rozwijają skrzydła, no i lecą. Dobrze, moi drodzy, to jest w zasadzie wszystko, co miałem wam do powiedzenia na temat pasikoników, tych pięknych, zielonych mieszkańców naszych łąk i czasami nie tylko łąk, bo też środków miast. Dajcie znać, czy wam się podobało i widzimy się w kolejnym filmie. Hej!